Jaka ma być Twoja druga połowa? Jakie powinna mieć cechy? Jaki powinien to być partner? Opisz mi dokładnie, jak powinien się zachowywać, a czego nie chcesz, czego chcesz uniknąć. Ewa opisała mi dokładnie wszystko to, czego oczekuję od tej drugiej połowy i wtedy zadała mi pytanie. A czy Ty masz w sobie już te idealne cechy, których oczekujesz od tej drugiej osoby? Ewa powiedziała, no naturalnie nie mam, dlatego chcę spotkać moją drugą połowę, aby to wreszcie stało się jakością mojego życia. Ale to jest nieznajomość praw wszechświata, bo możemy przyciągnąć do nas tylko to, co współgra z naszą wibracją. Czyli jeżeli my sami mamy poczucie naszej niskiej wartości, to spotkamy drugą połowę, która będzie tylko uderzać w to nasze poczucie niskiej wartości i będzie ono coraz większe. Jeżeli jednak pracujemy nad nami i nasze poczucie naszej własnej wartości jest wysokie, ogromne, to spotkamy drugą osobę, drugą połowę, której poczucie własnej wartości również będzie ogromne i która będzie szanować nasze poczucie naszej wartości. Jeżeli chcesz więc znaleźć Twoją drugą połowę lub zmienić Twój związek, by był on oparty na takich właśnie idealnych energiach, to najpierw zmieniamy coś w nas, bo nasz partner, nasza partnerka zawsze jest lustrzanym odbiciem nas. Jeżeli więc chcesz spotkać idealnego partnera, idealną partnerkę, stań się idealnym partnerem i idealną partnerką i wtedy automatycznie spotkasz tą właściwą osobę, tak jak Ewa. Na początku, gdy nauczyła się cierpliwości, to wiedziała, że w tym odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu spotka tą osobę. I to spotkanie nastąpiło błyskawicznie. Jak zmiana nastąpiła w niej samej, jej światło wzrosło, była coraz bardziej świetlista, nazwijmy to tak, tak szybciutko po niteczce znalazła swoją drugą połowę, a raczej ta druga połowa ją znalazła. I gdy Ewa poznała swoją drugą połowę, to ten mężczyzna powiedział tak. Ewuniu, Ty świeciłaś jak słońce. Gdy zobaczyłem Cię na mieście, byłaś jak takie słoneczko. I tak czułem, że to słoneczko rezonuje z czymś we mnie. I tak szedłem za Tobą, aż wyczułem ten odpowiedni moment, by do Ciebie zagadać. I to był ten właściwy moment. Czyli Ewa stała się światłem, stała się naprawdę sobą, z całą jej świadomością, jej siły, mocy, jej wartości. I to światło było jak niteczka, jak taka gwiazdka, jak słońce. I ta druga połowa w tym całym mroku mogła ją znaleźć.